2 sekundy. Czas ucieka. Leto nic w porównaniu z wiecznością. Dzisiaj 26.06.2020. Dzisiaj znowu będę dużo czytał. Trochę przemyśleń związanych z tym, co będę czytał. Dziś rano czytałem duży fragment Ewangelii Mateusza. Drugi, trzeci rozdział, czwarty, piąty, szósty chyba. Skończyłem na siódmym rozdziale. Wiele nauk, między innymi nazwany fragment kazaniem na górze. Bardzo trudna nauka, ale w samym początku tego kazania Jezus pokazuje, kto jest szczęśliwym człowiekiem. Dzisiaj przeczytam fragment z Ewangelii Mateusza, trzeci rozdział, wiersze 11-12. A brzmi to tak. Mówi Jan do zebranego tłumu nad Jordanem. Ja was zanurzam w wodzie na znak opamiętania, lecz niebawem nadejdzie ktoś potężniejszy ode mnie. Ktoś, komu nie jestem nawet wiązać rzemyków u sandałów. On będzie was zanurzał w Duchu Świętym i w ogniu. I to właśnie dzisiaj bym chciał ten fragment poruszyć o Duchu Świętym, o ogniu. Kiedyś słyszałem takie porównanie chrześcijanina do piecyka gazowego, gdzie taki łazienkowy piecyk i zazwyczaj się pali taki mały płomyk. To jest Duch Święty niektórych chrześcijan, ale gdy on wybucha, ten piecyk, to tak jest, jak gdy człowiek stanie napełniony Duchem Świętym, wybucha. Wszystkim by opowiadał dookoła, co Jezus uczynił dla niego, dla jego zbawienia. I tak, gdy w Nowym Testamencie czytamy wiele fragmentów, kiedy to ludzie zostawali napełnieni Duchem Świętym, została napełniona, tu jest opis taki w Ewangelii Łukasza, w drugim rozdziale, czy w pierwszym rozdziale, kiedy to Maria przybyła do Elżbiety, do swojej chyba kuzynki to była, kuzynka Marii i Elżbieta i na widok, na głos Elżbiety, Marii, Elżbieta została napełniona Duchem Świętym, poruszył się i Jan w łonie Elżbiety, Maria została napełniona Duchem Świętym, a gdy już po narodzinach Jana przyszedł czas na nadanie mu imienia, goście próbowali przekonać Elżbietę, żeby nie dawała imienia mu właśnie Jan, bo dlatego, że nie ma nikogo w rodzinie o tym imieniu. Więc postanowili zapytać Jana, Zachariasza, jakie to imię mu należy nadać, ale Zachariasz nie mógł mówić, gdyż nie uwierzył aniołowi, że będzie ojcem. Przecież wcześniej się o to modlił i na znak tego stracił głos, ale gdy podano mu tabliczkę, napisał Jan i wtedy zaczął uwielbiać Boga, odzyskał głos, zaczął uwielbiać Boga i w pewnym momencie został napełniony Duchem Świętym i oto tak prorokował. Chwała Panu Bogu Izraela, przyszedł bowiem, aby uratować swój lud. Tak jak niegdyś obiecał przez swoich świętych proroków, posłał potężnego Zbawiciela z rodu króla Dawida, swojego sługi. On nas wybawi z rąk naszych wrogów i tych, którzy nas nienawidzą. Bóg zmiłował się naszymi przodkami, pamiętając o swoim świętym przymierzu. I dotrzymał przysięgi, którą złożył Abrahamowi, naszemu przodkowi, że uwolni nas od wrogów i pozwoli, abyśmy bez lęku, w światłości i w prawości mogli służyć Mu aż do końca naszych dni. I teraz mówi, to były słowa o Jezusie, proroctwo o Jezusie, a teraz mówi o swoim Synie,
Janie, a ty, synku, zostaniesz prorokiem Najwyższego. Pójdziesz przed Panem i przygotujesz mu drogę i pokażesz ludziom Boże zbawienie. Jan jest tym, który pójdzie przed Panem Jezusem i pokaże ludziom Boże zbawienie. A na czym polega Boże zbawienie? Dalej pisze tak, Łukasz. Dokonujące się przez odpuszczenie grzechów dzięki łasce samego Boga. Ono to zabłyśnie na niebiosach i oświeci pokrążonych w ciemności i w mroku śmierci. Dlatego też jako chrześcijanie potrzebujemy być nie tak tym pomyczkiem malutkim w tym piecyku, ale powinniśmy wybuchnąć. Tak jak ten piecyk, gdy chcemy podgrzać dużą ilość wody, by mówić innym o Jezusie, o zbawieniu, o wolności, o uwolnieniu z mroku ciemności, z mroku śmierci. Potrzebujemy do tego Ducha Święta. Duch Święty w Starym Testamencie nazywany Duchem Bożym od samego początku towarzyszy. Towarzyszył przy stworzeniu ziemi. Duch Boży unosił się nad wodami. Później przez proroków. Mówi przez Ezechiela, Joela, Izajasza, Jeremiasza. To Duch Boży sprawiał te wszystkie proroctwa, którzy oni zapisali. To wszystko Duch Święty, chociaż w Starym Testamencie był nazywany Duchem Bożym. Później wielu pojawiło się, jak to, sędziów, czyli to był jednym z nich, był taki zalękniony, zapominam zawsze, jaką miał na imię. Miesza z tym na razie. Później był bardzo silny jeden człowiek o imieniu Samson. Też Bóg Boży stąpił na niego, by potrafił przegonić Filistynów. W Dziejach Apostolskich, w wielu innych miejscach możemy przeczytać o napełnieniu Duchem Świętym. Sam Pan Jezus, gdy przyjął chrzest od Jana, został napełniony Duchem Świętym. Możemy o tym przeczytać w Ewangelii Mateusza w 3 rozdziale, wiersze od 13 do 17 na początek. W tym czasie Jezus opuścił Galileę i przyszedł nad Jordan, aby Jan mógł go ochrzcić, lecz ten sprzeciwiał się. To ja powinienem być zanurzony przez ciebie, a ty przychodzisz do mnie? Niedziwna reakcja Jana. Przecież wiedział, kto po nim miał przyjść. Wtedy Jezus powiedział do Jana takie słowa. Uczyń to. Musimy bowiem wypełnić to, co należy. Dla każdego z nas należy też to, czego uczy Pan Jezus, żebyśmy za tym podążali. Wtedy Jan zgodził się. Po zanurzeniu Jezusa, jeszcze raz, wtedy Jan zgodził się. Po zanurzeniu Jezus od razu wyszedł z wody. Nagle otworzyło się niebo i ujrzał Ducha Bożego, który jak gołąb wstąpił w dół i spoczął na nim, czyli na Jezusie. A z nieba rozległ się głos. Jesteś moim ukochanym synem, moją największą radością. Takie słowa usłyszał Jan, gdy Pan Jezus wyszedł z wody i zobaczył coś w rodzaju gołębia stąpującego na Pana Jezusa. I to był Duch Święty, Duch Boży, wstąpił na Pana Jezusa. I wielu ludzi, właśnie ten symbol gołębia jest takim znakiem wspólnot chrześcijańskich, którzy bardzo polegają na Duchu Świętym. I Jezus napełniony właśnie tym Duchem Świętym idzie na pustynię, prowadzony, tu jest napisane, że potem Duch Święty zaprowadził Jezusa na pustynię,
gdzie miał być kuszony przez diabła. I Jezus, taki właśnie napełniony tym Duchem Świętym, potrafił przeciwstawić się temu wszystkiemu, co oferował mu diabeł. Potrafił powiedzieć nie. A najbardziej fragment, kiedy z tych trzech prób szatana Jezus wychodzi o obronną ręką, jest zapisany w 4 rozdziale Ewangelii Mateusza, wiersze 18-11. W końcu diabeł zabrał Jezusa na wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata, w całym ich przepychu. Wszystko to będzie twoje, powiedział, jeśli oddasz mi pokłon. Odejdź, szatanie, rozkazał Jezus. Pismo uczy, pokłon i cześć oddawał będziesz Bogu, swemu Panu, i tylko Jemu będziesz posłuszny. Wtedy diabeł odszedł, zjawili się aniołowie i służyli mi. Jak trudno to zastosować w dzisiejszym czasie, kiedy to na każdym, można powiedzieć, każdego dnia czyha takie pokuszenie, taka pokusa, by coś więcej mieć, więcej zdobyć. Ale Jezus, jak widać, potrafił temu wszystkiemu, mimo że był bardzo głodny, 40 dni nic nie jadł, nie oddał pokłonu władcy temu świata. A wiemy przecież dobrze, że Jezusowi nie zależało na bogactwach, na sławie, na pieniądzach, bo gdy w Ewangelii Jana Jezus stanął przed Piłatem, zapytany przez Piłata, czy ty jesteś królem żydowskim, Jezus odpowiedział: jestem królem, ale królestwo moje nie jest z tego świata. A więc Jezus nie był zainteresowany tym, co oferuje świat. Ale my powinniśmy być zainteresowani tym, co oferuje Jezus. A Jezus oferuje nam Ducha Świętego. Mówił, że w 14 rozdziale Ewangelii Jana, kiedy odchodził z nieba, że nie zostawi nas sieratami, a pośle w swoim imieniu Ducha Świętego, aby każdego dnia, każdej chwili był z nami, byśmy czuli Bożą obecność, byśmy czuli Bożą miłość, radość, pokój. To wszystko to, co daje Duch Święty. Dlatego też powinniśmy jak codziennie, jak najbardziej starać się, modlić się o to, by Duch Święty wypełniał nasze życie, nasze serce, te duchowe serce. I w liście do Galacjan Paweł porównuje takie napełnienie Duchem Świętym do ludzi podobnych do takich, jakby byli upojeni alkoholem. Nie upijajcie się młodym winem, ale napełniajcie się Duchem Świętym. Można by powiedzieć, że obserwując takich ludzi, można by ich pomylić z człowiekiem nietrzeźwym. I też się stało w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, kiedy to Duch Święty stąpił na zgromadzonych wieczerniku ludzi, kiedy to oni wyszli przed budynek, zaczęli prorokować, mówić obcymi językami nieznajomymi, których wcześniej nie znali. To byli wszyscy prości ludzie, rybacy. I ludzie, ci co słuchali, przybyli na święto do Jerozolimy, mówią: skąd oni znają nasze języki? Skąd oni znają? A to Duch Święty porusza ich językami. I niektórzy uwielbiali Pana Boga, a ci tłum się dziwił się, przecież drwili z nich, przecież oni wyglądają jak pijani. A Paweł, przepraszam, Piotr szybko wyjaśnił, to jest zbyt wczesna godzina dnia, dopiero jest trzecia godzina dnia, więc to nie jest pora, żeby oni już byli pijani. To Duch Święty na nich stąpił, to co przepowiedział prorok Joel. Duch Święty stąpi na córki, na ojców, na dziadków, którzy będą mówić różnymi językami, będą prorokować w imieniu Boga. Tak działa Duch Święty. Ja pamiętam, że kiedyś nie wylewałem za kołnierz. Potrafiłem dużo wypić. Wtedy człowiek był odważny, potrafił wyrwać mikrofon muzykantom. Na weselu na przykład, wejść na stół, zatańczyć, ale to nie byłem ja, to działał alkohol, władca tego świata. Teraz zupełnie zmieniło moje podejście, kiedy
zaufałem Jezusowi, wiem, że to On jest tym prawdziwym życiem, a nie ten świat. Zupełnie zmieniło się moje podejście. Przestałem się bać pewnych rzeczy. Mogę mówić bardziej odważnie o tym, co myślę. Przestałem się bać ludzi. Tak jak Jezus pisze, nie bójcie się tych, którzy mogą zabić ciało, mogą się śmiać z was, czy w inny sposób drwić, ale bójcie się tego, który może duszę zawieść na zatracenie. Także nie bójmy się innych ludzi i starajmy się każdego dnia napełniać Duchem Świętym. Duch Święty jest tym, to Bożą, tym Bożym darem, w którym będziemy przebywać w wieczności. Dlatego każdego dnia jak naj powinniśmy się starać o to, by doświadczać tego Bożej obecności w naszym życiu. Jeśli chcesz dzisiaj zaprosić może Pana Jezusa do swojego życia, jeszcze nigdy może wcześniej tego nie zrobiłeś, łatwo to zrobić. Wystarczy wypowiedzieć kilka zdań, na które Pan Jezus czeka. Wystarczy przyznać się do tego, że jesteś grzesznikiem i powiedzieć: Panie Jezu, ja Cię przepraszam. Ja Cię przepraszam za wszystkie moje grzechy, jakie w życiu popełniłem. Przepraszam Cię za wszystko zło. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że Ty zgodziłeś się umrzeć za moje grzechy. Dziękuję Ci za to i przepraszam. I proszę Cię, przyjdź do mojego życia. Otwieram dzisiaj swoje serce. Przyjdź i zamieszkaj w nim. I bądź ze mną każdego dnia. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Duchu Święty.